kochani, witam w kolejnym odcinku związanym z unboxingiem. Dzisiaj mamy grę The Flame in the Flute i od Techlandu dostaliśmy, powiedzmy, taki pakiecik promocyjny. Tutaj znajduje się jakiś tajemniczy list. Zaraz sobie zobaczymy, co tu jest napisane. Droga ocalała. Świat spustoszyła wielka powódź. Ale o tym już przecież dobrze wiesz. Ok, czyli mamy tutaj list taki, powiedzmy, wprowadzający do tego, co się dzieje w grze. I na samym końcu jest napisane, że wydawnictwo Techland zaprasza do świata The Flame in the Flute. Przeczytaj survivalowe sztuczki od wydawnictwa Pascal, przygotuj plan działań i sprawdź, jak długo uda Ci się przetrwać w apokaliptycznym świecie spustoszonym największą w historii powodzią. Zapowiada się ciekawie, w ogóle bardzo fajnie ten list sam w sobie wygląda. Pudełko również ma bardzo ładną grafikę i po otwarciu pudełka jest prezentacja edycji Ostatnia ocalała. I z tego, co wiem, właśnie znajduje się tutaj jakiś przewodnik survivalowy, plakat, takie wlepki oraz pocztówki i zaraz oczywiście otworzymy pudełko. Tak jest. Techland ma to do siebie, że robi te zawartości gier, powiedzmy, niezależnych, naprawdę bardzo bogate. Wow, co jest in plus. Bo podobnie było z deponią Doomsday. Ok, mi się tu pomyliło, nie ma żadnego plakatu, tylko jest artbook. I ten artbook prezentuje się tak. Standardowo bardzo ładne grafiki, dlatego że właśnie w The Flame in the Flute cechą charakterystyczną jest bardzo ładna grafika, taka, powiedzmy, bajkowa. No, super to wygląda. Tutaj mamy poradnik przetrwania. Zobaczmy. Ok, mamy jakieś tam sterowanie, podstawowe informacje, wytwarzanie. I również tutaj są bardzo ładne rysunki. Ok, super. I podejrzewam, że w samej zawartości pudełka znajdziemy właśnie te wlepki. Ok, tutaj ja zasłonię, żeby nie było widać kodu dostępu do gry. I tutaj oczywiście mamy pocztówki, również bardzo ładnie wyglądają i same naklejki z The Flame in the Flute. Także cała zawartość edycji, powiedzmy, tej specjalnej prezentuje się w taki oto sposób. Dzięki, jeśli Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę, no i zachęcam do subskrypcji Babskiego Gamingu.